Zaczęło się. Chopek przeszedł pierwszy, tak jak sądziłem. Cicha woda. Zrobił pi, pi, pi i przelazł sobie do drugiej. Za nim poszła ta siup, znaczy siupek. Hop, siup, jeszcze nie wiem, czy to dziewczyny, chłopcy czy dziewczynki, na razie nie wiem. Hop, siup są tu, a tam jest Misia i Bela. Według mnie tamte dziewczynki, a to są chłopcy. A te, to najodważniejsze, on mi przypomina Justynę. Ścicha woda, a kurde krążownik, szos. Może tylko obserwował. Obserwował i postanowił sobie pójść. Tak, tak. A po co masz tu iść? Tu nic nie ma ciekawego. Jaki odważnik? To ja dokładnie te dwa tak sądziłem, że będą pierwsze do podróży. Hop i siup. Siup to taki, tak się kręcił, że już nie mógł wytrzymać. Ale Hopek go wyprzedził. Jak wystartował. Siupek zaczął wyłazić, a Hopek przeskoczył raz, dwa i momentalnie był na dole. Nie wiem, czy to są chłopcy. Zobaczymy, teraz to trudno określić. Nie będę im tam grzebał. No, mi się wydaje, że to jest na pewno chłopczyk ten Siupek. Ten duża głowa. Z Hopkiem też nie jestem pewny, ale raczej też chłopczyk. Tak jakby troszkę mniejsze główki miały. Bella i ta Misia. Dziewczynki się trzymają, mamy. Tak, to jest dziewczynka, na pewno Bella. To będą chłopaki. Czuję to. Odważniejsi po prostu. Ale mogę się mylić. No to już teraz wszystkie widzą. Tak jak mnie zobaczyły, tak od razu wystartowały. Bella! Czy wszystkie jednego dnia? Znaczy jednego wieczora, w jednej nocy. Wiecie co, ja gaszę? Bo teraz jest noc. Nocniki są potrzebne czasami, ale lepiej, żebyście siedziały w domu. Bella! Gaszę.